Witam serdecznie. Dzisiejsze wideo jest odpowiedzią na prośbę, a zostałam poproszona o wydanie jakiejś opinii na temat Sany. Jest mi to obca wokalistka. Praktycznie niemal jej nie znam i muszę się przyznać, że między innymi ze względu na takie wokalistki nie słuchałam polskiej muzyki, nie interesowałam się polską muzyką, co nie znaczy, że ją przekreślam. Jest to muzyka, której da się posłuchać. Jeden raz, dwa razy, z uwagą i nawet z przyjemnością, to ma sens. W pewnym sensie rozumiem, że ta muzyka i ta wokaliska może mieć swoich fanów. Jest w tym jakiś urok, jakiś sens, jakaś interesująca barwa. Przed chwilą nawet sprawdziłam na własnym głosie, czy faktycznie jest to barwa, czy bardziej maniera. Za chwilę powiem, jak to odczułam we własnym głosie, jej sposób śpiewania. Co zatem zniechęca mnie do takiego kierunku i dlaczego przez m.in. właśnie takie wokalistki muzykę polską odbierałam jako właśnie mało atrakcyjną? Ponieważ uważam, że w Polsce jest zbyt wiele tego typu muzyki. Mój syn określa to prosto i brutalnie polska nuda. Przyznam się, że ze względu na tego typu piosenki i tego typu kierunek przez wokalistki takie jak na przykład Sarsa w swoim czasie mocno promowana, Natalia Nykiel, która akurat moim zdaniem wokalnie jest dobra, bardzo dobra, wyśpiewa bardzo wokalnie, poprawnie, ale też przez to, że ona dość mocno była lansowana w mediach, co Dało nam się weznaki, kiedy razem z synem mobilizowaliśmy się do ruchu, do wysiłku, chodziliśmy na siłownię i przyznam się, że właśnie ze względu na to, że taka muzyka leciała w tle nachalnie i dosyć głośno, musieliśmy uciec z tej siłowni, musieliśmy zapisać się na siłownię oddaloną o wiele, o wiele dalej, gdyż jest to muzyka, która nie pobudza, nie pobudza do działania, nie motywuje. Jest to przeciwieństwo tego, co byśmy uznali za muzykę, nazwijmy to przebojową i dlatego jest tu pewien zgrzyt w tym wszystkim, dlatego też moja opinia nie jest prosta, bo z jednej strony rozumiem krytyków, akurat wśród widzów mam osobę, która mocno krytykuje Sanę, Dawida Podsiadło, mogłabym zarzucić tej osobie, że przesadza, bo to nie jest aż Szmira, aż Tandeta, nie, to nie jest aż Źle zrobiona muzyka, czy źle zaśpiewana, niepoprawnie, yy, fatalnie wokalnie. Yy, zupełnie nie o to chodzi. Rozumiem, tak się domyślam, że tej osobie chodzi o to raczej, że jest to muzyka nahalnie promowana. I jeżeli tak jest, no to w pewnym sensie rozumiem, ponieważ też przez właśnie to, że ta muzyka ciągle leciała, ponieważ yy, na tej siłowni, na którą chodziliśmy, akurat yy, cały czas grała muzyczna telewizja, to chyba było for fun TV, nie pamiętam, bo to było parę lat temu, i tam no, autentycznie leciało to non stop. Idziemy co wieczór na siłownię i w kółko ten sam zestaw piosenek. Do dziś wspominamy tą piosenkę Natali Nykiel, „Error”, która swoją drogą jest dobrą piosenką i Porządnie zaśpiewaną, tutaj nic nie można zarzucić, tylko tak. Dla mnie osobiście to jest piosenka, której mogę wysłuchać dwa razy, powiedzieć: okej, okay, spoko, dobrze zaśpiewana, ale to nie jest coś, co chciałabym słyszeć na co dzień, i na pewno nie jest to coś, co motywowałoby mnie do wysiłku, to coś, co by mi dawało kopa dopaminowego. Tym bardziej, Sarsa naucz mnie, patrzę, ma aż 63 miliony wyświetleń na YouTubie. To jest dziwne. Dla mnie to jest informacja, że żyjemy chyba w jakimś autentycznie dziwnym kraju, ponieważ tego typu piosenki i tego typu kierunek w ogóle jest kierunkiem, który nie miałby chyba szans przebicia się do mainstreamu w innych krajach. Nie wyobrażam sobie, żeby tego typu piosenki stały się przebojami, czy to w Azji, to w ogóle odpada. Ta muzyka byłaby dla nich chyba wręcz niemalże odpychająca. Nie wyobrażam sobie, żeby w Stanach, czy Wielkiej Brytanii tego typu piosenki stały się przebojem. No One no, nie spełniają kryteriów. Dlatego, kiedy wchodzę na stronę Sany, którą no, w pewnym sensie wrzucę do podobnego worka, chociaż wydaje mi się, że jest lepsza od Sarsy. Jest to jednak też bardziej trochę artystyczne. Jest trochę więcej tych walorów artystycznych, więcej tej poezji w tym wszystkim, więc to, no, nie chcę ich zrównywać. Z kolei Natalia Nikel uważam za lepszą wokalistkę na tle ty tych akurat osób wymienionych. Ale wróćmy do Sany, co czytam na jej stronie internetowej. To najpopularniejsza obecnie artystka polskiej sceny muzycznej. No i to już jest coś, co jest dla mnie niepokojące, ponieważ. O ile uważam, że taka artystka, i nazwę ją artystką, bo to jest artystka. Ona jest skrzypaczką. Wiemy, że niewątpliwie poświęciła lata swojego życia edukacji muzycznej. Słychać, że ma dobry słuch, że nie fałszuje. Niemniej dla mnie ona tak. Nie do końca jest wokalistką, to jest tak nie do końca wokalnie śpiewane. Widać, że ten wokal jest czymś takim drugim w jej życiu, że pojawił się prawdopodobnie później. Słychać też jakiś progres, bardziej mi się podoba w tej wersji studyjnej. Tutaj pewna osoba zwróciła uwagę, że ona podobnie brzmi na koncercie i wersji studyjnej. Ja na razie przesłuchałam parę piosenek w tej wersji, oczywiście studyjnej, i słyszę jednak inne podejście do wokalu. Lepsze. Na koncercie mogę jedynie potwierdzić to, że nie fałszuje, czyli jest muzykalna, jest utalentowana muzycznie, ale to nie jest zaśpiewane wokalnie. To jest płaskie, w ogóle głosu nie ma w rezonatorach, co jest dla mnie w ogóle podstawą. Podstawą, żeby w ogóle uznać coś za wokalnie dobre albo uznać, że ktoś ma wokalistyczne podejście. Nie wiem, jak to wyjaśnić, wokalistyczne podejście, ale może, żeby tak zobrazować. Ja uczyłam się przede wszystkim śpiewać, a dodatkowo, oczywiście, grać na instrumentach. Tak jak każdy w szkole muzycznej, musiałam uczyć się na, grać na fortepianie. Jak również grałam na gitarze, zarówno elektrycznej, jak i klasycznej, nawet robiłam kierunek. Dodatkowo, gitara klasyczna, potem w szkole jazzowej miałam gitarę elektryczną, jazzową, ale nigdy się nie czułam instrumentalistką, nigdy nie byłam w tym dobra, co jedynie mogłam sobie. Akompaniować, mogłam też komponować yy, dzięki, właśnie, grze na gitarze. I dużo piosenek skomponowałam, grając na gitarze i śpiewając, ale to dla mnie zawsze było takie wtórne. U Sany słychać coś tak jakby odwrotnego, że ona jest najpierw instrumentalistką, utalentowanym, owszem, muzykiem, który nagle stwierdza, że będzie śpiewał. Ciekawa sprawa, mówię w rodzaju męskim. To jest takie ciekawe w nawiązaniu do do ostatnich dyskusji na temat płci i tak dalej, i tak dalej, i ideo lewicowej ideologii. Może nie będę w to wchodzić, ale tak przy okazji i zupełnie na marginesie ja się czuję muzykiem, a nie muzyczką. I może dlatego zaczęłam mówić o niej w rodzaju męskim. Ale to jest w ogóle zawiła sprawa i, i troszeczkę upierdliwa. Ale okej, okay, nie skoncentrujmy się na tym. Powracając do wokalu Sany. Mogłabym go troszeczkę porównać do śpiewających aktorów, czyli są osoby, które tak, najpierw uczyły się dykcji, wymowy i tak dalej, wyrazu, interpretacji tekstu. A potem uczą się jeszcze, jak to jeszcze zaśpiewać, zamiast powiedzieć, zaśpiewać. I słyszymy taką rozbieżność. Być może w dzisiejszych czasach ta rozbieżność już się y, zaciera. Y, współcześni aktorzy coraz lepiej śpiewają, i to już często robi się wręcz muzyczne. To już w pewnym momencie oni przekraczają granice, kiedy to już jest piosenka aktorska i śpiew aktora, oni już często brzmią jak wokaliści. I w tym momencie mi się wtedy dopiero zaczyna podobać, ponieważ jeżeli czuję tą przewagę interpretacji tekstu, ktoś interpretuje tekst na melodii, no to ja chyba jednak wolałabym, żeby on to powiedział, albo wolałabym sobie przeczytać wiersz. I nie jest to coś, czym ja osobiście bym gustowała. Oczywiście takie coś ma rację bytu na rynku, ale wydaje mi się, że na rynku muzycznym to. Powinno być, znaczy, no ja nie chcę też narzucać niczego, ale no mam takie wrażenie, że to jednak raczej powinna być albo domyślnie jest muzyka niszowa dla osób właśnie zainteresowanych tekstem, zainteresowanych poezją. Po muzyce, jako muzyce, wydaje mi się, że jednak oczekujemy czegoś innego i ja osobiście też oczekuję czegoś innego. Oczekuję między innymi wpływu na, mojego, na moje ciało, na moją motorykę. Oczekuję tak zwanego kopa, czyli mnie interesuje rytm. Uwielbiam świetną rytmikę, uwielbiam wokalnie zaatakowane nuty z dowolnym tekstem. Po prostu dla mnie tekst jest nośnikiem sylab. To może być ba, ta, ka, obojętnie co. Ja osobiście się nie wsłuchuję w teksty, podczas kiedy słucham muzyki, bardziej słucham tego, gdzie jest ten wokal? Co się z nim dzieje? Czy jest atak? Czy jest w rezonatorach? Zupełnie innych rzeczy słucham. Oczywiście, barwy słucham. Wracając do Sany, jest to dla mnie muzyka, którą wysłucham raz, drugi, trzeci. Niektóre piosenki są lepsze, niektóre zupełnie mi się nie podobają. W pewnym sensie psychologicznie. Rozumiem fenomen jej kariery i być może innym razem o tym opowiem. Jakie jest moje przeczucie, dlaczego wydaje mi się, że ona osiągnęła tak oszałamiający sukces? Tylko napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie, żebym jeszcze dalej ciągnęła temat Sany, bo jeżeli nie będzie zainteresowania, to ja też, też nie mam potrzeby tego ciągnąć. To, tak jak powiedziałam, to nie jest, to niespecjalnie jest muzyka, jaką lubię. Aczkolwiek, tak, zaintrygowała mnie jej kariera, bo się zastanawiam, czy tu jest ten efekt psychologiczny, któremu osobiście przypisałabym ten fenomen, czy jednak jest to może nachalny marketing? Bo przyznam, że zestawiając ten styl muzyczny, tą atmosferę, ten, mimo wszystko, niski potencjał, tak muzycznie niski potencjał stania się przebojem. Jeżeli zestawiam to z tym, co czytam na stronie internetowej, że jest to najpopularniejsza artystka sceny muzycznej, czytam do, dodatkowo, że w warstwie tekstowej łączy wdzięk z humorem, a muzycznie, jak z rękawa sypie chwytliwymi, przebojowymi melodiami, to to już uważam za naciąganie faktów to nie są złe melodie to nie jest standardna muzyka ale moim zdaniem to nie spełnia znamion tego co uważamy za przebój nie wiem czy się ze mną zgodzicie ale moim zdaniem przebój to jest coś co nas pobudza pobudza do działania czyli daje kopa dopaminowego nagle nam się chce wstać ruszyć iść działać ćwiczyć trenować Skłania nas to do większego wysiłku. Nagle potrafimy biegać, chociaż nam się przed chwilą nie chciało. Nagle coś robimy, bo jesteśmy tacy pobudzeni, zmotywowani, uśmiechnięci życie się staje piękniejsze. Zmienia nam się percepcja rzeczywistości albo też chwyta nas to za serce, jakieś emocje w nas wzbudza, wzruszenie, jakieś romantyczne nastroje, skojarzenia, wspomnienie, myślimy o miłości, o ukochanym, którego ostatnimi czasy nie widzieliśmy i nagle zmienia nam się hierarchia wartości, przestajemy myśleć o pracy, myślimy o spotkaniu z bliską osobą. Wszystko, co wywołuje w nas takie emocje, ja tak widzę przebój, to, Tutaj nie widzę takiego potencjału w tej muzyce. To jest muzyka interesująca intelektualnie, owszem psychologicznie. Kim jest ta kobieta, jaka ona jest? Mnie ona trochę zaintrygowała psychologicznie, ale jest to muzyka, która nadaje się gdzieś w tło. Może ona lecieć w kawiarni i nie, nie będzie specjalnie przeszkadzać, pod warunkiem, że leci niegłośno. Na siłowni tego typu muzyka nam przeszkadzała. Nie mówię, że to była Sana, to była Sarsa, to była Natalia Nykiel, to był Dawid Podsiadło. To nam przeszkadzało, bo to absolutnie nas demotywowało do wysiłku. Mój syn brutalnie to nazywa polską nudą. Mnie, owszem, zniechęciło to do w ogóle jakiegokolwiek zainteresowania polską muzyką, ale. Jednocześnie uznawałam, że i do dziś uznaję, przed chwilą nawet przesłuchałam jeszcze raz Nataliny Kiel, uważam, że to jest dobry wokal. Sana skłaniałaby mnie raczej do szydełkowania. Sany mogłabym w tle słuchać, czytając książkę, czy robiąc, wykonując jakieś czynności raz, drugi czy nawet trzeci. Mogę jej wysłuchać z uwagą na YouTubie, gdyż pobudzała także mój intelekt. Intryguje mnie psychologicznie ale na pewno nie wyzwala tych emocji, jakie wyzwala we mnie muzyka, którą uważam za przebojową. Czyli gdybym dzisiaj znów miała gdzieś chodzić na siłownię, gdzie na halnie byłaby promowana tego typu muzyka, pewnie znów bym uciekła z takiego miejsca. I to chyba tyle tytułem takiego wstępu. Aha, i finalnie nie powiedziałam na temat jej głosu, czy to jest jej barwa głosu, czy jest to maniera. I już chyba dzisiaj nie powiem, dlatego że ten filmik już trochę trwa, a nie lubię też kluczowych informacji zawierać na końcu filmu. Więc jeżeli zauważę, że jest spore zainteresowanie tym filmem, tematem Sanny, że chcecie wiedzieć więcej, chcecie, żebym więcej opowiedziała o wokalu, bądź zrecenzowała konkretne piosenki, to wrócę. Tak jak powiedziałam, ja jestem zaintrygowana, nie jestem fanką, ale też nie jestem na nie. Moim zdaniem, w, po, na polskim rynku muzycznym powinno być miejsce na takie artystki powinna mieć swoich fanów, swoje koncerty. Ale ta muzyka nie powinna być nachalnie promowana, nie do końca powinna przechodzić aż do mainstreamu. Jeżeli ona leci w rozgłośniach, to mają rację. Fani innych artystów, chociażby takich jak Jan, którzy czują się poszkodowani, że w takim razie on nie leci, ponieważ jeżeli mo, jestem w stanie zrozumieć, że Jan nie leci, ponieważ jest artystą w pewnym sensie niszowym, to jest taka muzyka indie, nie jest to muzyka radiowa. Myślę, że to samo możemy powiedzieć o Sanie. To także nie jest muzyka radiowa, czyli stoi za tym jakiś układ. I na ten moment więcej nie mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o to, ponieważ nie jestem w temacie. Nie śledziłam Sany. To jest moja pierwsza reakcja na jej piosenki w odpowiedzi na Wasze prośby. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia następnym razem.